Z konfliktem interesów mamy do czynienia wówczas, kiedy interes prywatny koliduje z interesem publicznym. Takie sytuacje zdarzają się wówczas, kiedy pracownik administracji rządowej, samorządowej, funkcjonariusz publiczny ma do czynienia w swojej pracy z sytuacjami, kiedy musi się zastanawiać, czy służyć interesowi prywatnemu kosztem interesu publicznego i czy nie doprowadzi to do strat w interesie publicznym. To są sytuacje, kiedy mamy do czynienia z postępowaniami administracyjnymi, kiedy urzędnicy, funkcjonariusze publiczni prowadząc te postępowania doprowadziliby do sytuacji, w której kosztem interesu publicznego, czyli na przykład przy zwiększeniu wydatków publicznych, zaspokajaliby swoje interesy prywatne lub swoich rodzin, swoich znajomych. Jednostki samorządu terytorialnego, ich pracownicy, osoby pełniące funkcje organów są narażone na konflikt interesów z tych powodów, że to te jednostki właśnie obsługują społeczeństwo, obsługują jednostki prywatne, obsługują osoby fizyczne w postępowaniach administracyjnych, wydając decyzje na przykład w sprawach budowlanych, społecznych, podatkowych, ochrony środowiska. I wydając te decyzje mają do czynienia z tak zwanym uznaniem administracyjnym. Bardzo często muszą rozstrzygać wedle przepisów prawa oczywiście, ale także wedle swojego uznania, które kwalifikuje się do tego uznania administracyjnego, jak daną decyzję rozstrzygnąć. I sytuacja konfliktu interesów wtedy powstaje, kiedy będąc krewnym albo mając własne interesy majątkowe, prywatne, rozstrzygają na korzyść tych interesów, ale na niekorzyść interesu publicznego. Przykładem tu może być sytuacja, kiedy urzędnik samorządu terytorialnego, decydując na przykład o przebiegu drogi publicznej, kiedy jest najtańszym rozwiązaniem przebieg tej drogi od punktu A do punktu B, ale droga biegnie przez tereny jego rodziny, należące do jego rodziny, decyduje o zmianie przebiegu drogi, wydłużając jej przebieg, narażając na przykład instytucje finansów publicznych na wydatki większe w tym nowym przebiegu drogi, na przykład o 20%, ale oczywiście nie uszczuplając wtedy interesu własnej rodziny przez spadek wartości terenu, który byłby podzielony taką drogą. To jest typowy przykład z wielu konfliktów interesów. Przeciwdziałanie konfliktowi interesów w przypadku indywidualnym najskuteczniejsze jest wówczas, jeśli funkcjonariusz publiczny, urzędnik państwowy, samorządowy, kiedy jest świadom sytuacji własnej, że znalazł się w konflikcie interesów, po prostu wyłącza się z prowadzenia spraw, które mu przydzielono, a które mogłyby do takiego konfliktu, do skonsumowania tego konfliktu prowadzić. To jest najprostszy mechanizm. Do mechanizmów należących do funkcjonowania jednostki, na przykład samorządu terytorialnego czy państwowej, należy również skuteczna kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza, czyli działania jego przełożonych, takie, aby eliminować sytuację konfliktu interesów przez wyłączanie pracowników, którzy by w tych sytuacjach się mogli znaleźć. To jest najskuteczniejsza na obecny moment metoda. Narzędzia te można zawrzeć, zapisać w kodeksach etyki, zresztą to się czyni, ale również są zasady dobrych praktyk w jednostkach publicznych i tam należałoby te zasady zapisać. Oczywiście mamy też do czynienia z sytuacją, w której tego typu mechanizmy, tego typu sytuacje są określone przepisami prawa. W każdym ustrojowym przepisie, akcie normatywnym typu kodeks postępowania administracyjnego są zawarte takie przepisy już z pozycji prawa powszechnie obowiązującego, które stanowią, że jeżeli znalazłby się pracownik w sytuacji niegwarantującej jego bezstronności, a więc sytuacji konfliktów interesów na przykład, to powinien zostać wyłączony z trzech jak gdyby sposobów postępowania. Albo sam powinien zgłosić taką sytuację przełożonemu, albo przełożony, wiedząc o takiej sytuacji, powinien go wyłączyć z tego postępowania, albo też strona, czyli obywatel, jednostka publiczna czy prywatna, która jest stroną postępowania, powinna zgłosić tą sytuację do przełożonego urzędnika, funkcjonariusza
i tenże przełożony zobowiązany jest do wyłączenia takiego urzędnika, takiego funkcjonariusza z postępowania. Oczywiście mogą być też sytuacje, w której należy wyłączyć całą jednostkę. Jeżeli w konflikt interesu wszedłby na przykład wójt gminy, wówczas w postępowaniu takim powinna być wyłączona cała gmina, a sprawa powinna być przekazana do innej jednostki samorządu terytorialnego. Ważne jest z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że sytuacje konfliktu interesów przynoszą realne straty wymierne w interesach, w finansach, w majątku publicznym. Oczywiście to zaspokajanie następuje po drugiej stronie. Mamy straty w finansach publicznych, w majątku publicznym, a zyskują osoby prywatne. To jest pierwszy skutek konfliktu interesu, ale drugim skutkiem konfliktu interesu, takim skonsumowanym, kiedy już wykorzystamy warunki, uprawnienia, jakie mamy, zaspokoimy własny interes, własne dobra majątkowe, majątkiem, interesami publicznymi, wpadamy w konflikt z prawem, popełniamy przestępstwo karne. I to jest drugi skutek konfliktu interesu już takiego skonsumowanego. Mogę powiedzieć Państwu o kilku przykładach zakończonych kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w roku 2013-2014. Chyba najbardziej wyrazistym przykładem jest tutaj kontrola farm wiatrowych, budowania wiatraków. Otóż okazało się przy tej kontroli, która objęła cały kraj, wiele gmin, że 30% przypadków, 30% gmin, które skontrolowaliśmy, miały taką oto sytuację, że pracownicy tych gmin albo osoby pełniące funkcje w gminach, typu wójtowie, burmistrzowie, decydowali o sprawach posadowienia farm wiatrowych, wiatraków na ich własnych gruntach. Jest to bardzo wyrazisty przykład konfliktu interesów. Drugim przykładem może być sytuacja kontroli w Ministerstwie Środowiska, która była przeprowadzona w 2013 roku. Ona dotyczyła udzielania koncesji na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego. Okazało się w tej kontroli, że pracownicy Ministerstwa Środowiska bez wiedzy swoich przełożonych prowadzili postępowania w sprawie właśnie udzielenia tychże koncesji, ale jednocześnie dla firm, których sprawy prowadzili, wykonywali zlecenia, prywatne zlecenia w zakresie, jakim te firmy im powierzyły. Typowy, ostry przykład konfliktu interesu. Następnym niech będzie sytuacja dotycząca kontroli zarządzania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Otóż okazało się, że z nieruchomości rolnych Skarbu Państwa korzystały osoby, pobierając dopłaty do użytkowania, ale w sytuacji, kiedy bezprawnie zagospodarowywały grunty, które jednocześnie były pracownikami jednostek państwowych odpowiedzialnych za kontrolę tego majątku Skarbu Państwa. Kolejnym przykładem, już takim przykładem trochę instytucjonalnym, jest sytuacja, w której inspektorzy nadzoru budowlanego podlegają jednostkom samorządu terytorialnego, a jednocześnie kontrolują te jednostki w zakresie prawidłowości postępowań budowlanych.